wszyscy czekaliście. Zaczniemy może od miejsca, które będzie pierwsze wyczytane, ale załoga ze sternikiem tak dzielnie walczyła, też w trzcinach. Także zajęli 12 miejsce, ale chyba najbardziej się napracowali. Jeżeli podczas wyczytywania składu załogi popełnię błąd, to z góry przepraszam, bo macie naprawdę tak twórcze nazwy ksywki, że czasami jest spokój. Zapraszam więc Kantona, Antona, Lechni, Hamel i Popy. Brawo! Całe załogi od razu przychodziły, dobrze? Jak pani sędzia tylko wyczyta, to tak. Tak jest, dziękuję bardzo. Brawa! Miejsce 11. Na jachcie Jędrek, Maciąg, Katrolek, Czuga, Seto, Zosia, Srybol, Sternik, Edwin, Winiarek. Zapraszamy. Brawo! Gracias.
Dzięki, że jesteś jak zawsze. Thank you.
Jacek, to dla ciebie to ujęcie było. Brawo.
No. Tak, zostały nam dwie załogi i dwa miejsca. Zostały nam pięć sposobów na czwarty. I słuchajcie, w orientacji robicie się punkt za zajęte miejsce, czyli wygrywa jacht, który uzyska najmniej punktów. I tutaj był remis, czyli i czwarty, i pięć sposobów na zdobyli po pięć punktów. Następnie bierze się pod uwagę ilość lepszych miejsc. Jedna i druga załoga mieli pierwsze miejsce i czwarte miejsce. A na ten egzekwo my się zgadzamy! Ale jest... Kolejne rozstrzygnięcie jest takie, że liczy się miejsce lepsze w ostatnim wyścigu. I tutaj niestety zapraszamy na podium drugie miejsce. Pięć sposobów na... Brawo! Słuchajcie, chcieliśmy wam serdecznie podziękować. Powiem wam szczerze, jesteśmy pierwszy raz i tylko przekroczyliśmy drzwi tego ośrodka. Przywitał nas Bartuś z taką miną i tym mózgojebem. Jak to się nazywało? To nie ja. Aha, przepraszam. Taki miał problemy, to ustalajmy, że nie on. Ale naprawdę jesteśmy jedną wielką rodziną. Wszyscy ludzie są zadowoleni z życia i to widać po prostu. Bawmy się, świętujmy i zróbmy dzisiaj grubą bibę. Dzięki wam serdecznie. Brawo! Jacek. Wicemistrz Polski, ja! Słuchajcie, moje listy będą tu miało w domu. Już teraz będę miał dwa dyplomy. Jeden to jest już umiem pływać i ten będzie drugi. Także jest zarobiście. A dzielny pacjent? Tak. Dzielny pacjent? Medal do mali. Paszport polsatny. Thank you.
Słuchajcie, i teraz chciałem poprosić o to, żeby przedstawił i wręczył główną nagrodę po raz kolejny. Proszę Michała. No, zanim wręczę, to chciałem powiedzieć, że... Bo nie zdążyłem w poprzednim wejściu, sorry. No my bierzemy udział w bardzo różnych imprezach. To jest jedna z najfajniejszych, najprzyjemniejszych imprez, w których Alekia bierze udział. Dzięki bardzo organizatorom, gratuluję wszystkim. No i tutaj mamy taki skromny upominek dla zwycięskiej załogi. Otóż to co teraz tutaj przekażę, taki czek. To jest czek o pewnej wartości, którą można wydać na Allegro w takich kartach, takich podarunkowych. Słuchajcie, to jest właśnie taki czek. Słuchajcie, szwagier dostaje taki po raz drugi. Mam nadzieję, że może wyląduje łantka. Wszyscy trzymamy kciuki za Antka. Ale na pewno wyląduje łantka, bo ten puchar dedykuję dzisiaj Antkowi, cała załoga, bo Zośka jest na porodówce, Antek mocno trzyma kciuki. Mam nadzieję, że coś im fajnie przyjdzie na świat, synek, ale lekko, fajnie i ten puchar u ich uciszy. Co? Już rozwarcie jest? Nie wiem, nie mierzyłem. Gratuluję. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział, bo o to chodzi właśnie, żeby uczestniczyć w takim fajnym wydarzeniu. Bartek, dziękuję bardzo za kolejne zaproszenie. Jest u was bardzo miła atmosfera. Bardzo się cieszę, że mogliśmy kolejny raz tu uczestniczyć i normalnie rok czasu myślałem nad tym wydarzeniem, bo nam się chciało przypłynąć tutaj, po prostu popływać za rok właśnie, kolejny, nie? Ktoś weźmie ten puchar inny. Także walczymy, przekażemy komuś się lepiej. Słuchajcie, ja jeszcze mam jedną informację, są jeszcze chłopaki z pięciu sposobów. Pięć sposobów jest? Jest, są, słuchajcie. Słuchajcie, my jeszcze jako Róża Wiatru ufundowaliśmy nagrodę za pierwsze miejsce, ale w związku z tą sytuacją, która nastąpiła i w związku z tym, że w sumie chłopaki z pięciu sposobów mają tyle samo punktów, to chciałbym przede wszystkim wręczyć nagrodę, którą jest tygodniowy rejs po Mazurach. Chciałbym ją wręczyć
szwagrowi, ale nie mogę jej wręczyć szwagrowi, bo on i tak ma u mnie ten rejs, cała ich załoga. Także dla was, panowie... Słuchajcie, ale my jeszcze na szybko. Nagroda jest dla obu tych drużyn. Dla obu załóg jest ta nagroda po prostu. Nie przewidzieliśmy, że tak się stanie. Słuchajcie, mamy tu jedną tabliczkę, ale chłopaki mają to samo. Tak, rozmawialiśmy wcześniej z chłopakami, z Wirenem jeszcze nie, ale wiem, że Wiren jest zadowolony z życia, więc będzie dobrze. Ustaliliśmy wcześniej, że wszystkie nagrody, które otrzymamy z racji tej aukcji Allegro, o której mówiliśmy, na osoby potrzebujące, będzie nam mega przyjemność taki rejs przekazać. Wydaje mi się, że jakąś kwotę będzie wart, więc przy okazji będziemy mogli też uzbierać i komuś pomóc. Ale kurde, no, także super. I myślę, że fajnie by było, jakbyśmy się wszyscy podpisali, tak? Każdy z youtuberów, rejs będzie, prosiłbym o podpisy, bo taki rejs będzie wtedy dużo więcej wart, a my i tak, Bartek, się spotkamy. Tak jest. Także super. To dziękujemy wszystkim. Uwaga, to jest market. Jest market, słuchajcie, kto ma ochotę, proszę podpisać. Dołożyć całą cegiełkę do tego wszystkiego, to zapraszam. Będzie tutaj leżało. Słuchajcie. Ja na tle mistrzów i wicemistrzów. Jeszcze proszę, jest chwila, żeby porobić zdjęcia, a ja jeszcze chciałem po raz kolejny szczególnie wam oraz wam wszystkim podziękować. Trzecie żeglarskie mistrzostwa Polski youtuberów dobiegły końca. Bardzo wam wszystkim dziękuję. I zapraszam obok, ponieważ musimy wypić toast za czwarte żeglarskie mistrzostwa youtuberów. Słuchajcie, zapraszam wszystkich. Są dwa bary, w jednym jest piwo, w drugim są drinki.